4 wypadają. Siemanko, kolejny raz nad wodą. Tym razem przygnało nas na Słubice. Jak tam Maciej? Głęboko jest. Maciej już w wodzie. Ty masz krótkie, nie? Tak. Ale damy radę. Damy radę. Zawsze dajemy, to i dzisiaj damy. Będą ryby? Będą. Będzie dużo ryb. Będzie dużo ryb. Mamy oświetlenie, zobaczcie. Duży halogen, także 5 rano, my już działamy. Lekko temperatura nas męczy, minus 2. Temperatura nie rozpieszcza. Siemanko chłopaki, zobaczcie kto dzisiaj ze mną. Jest Kamil, czołem. Jest Wojtek. No jestem piękny nasz Maciej. Zobaczcie, kasujesz to. Zobaczcie, kasuję? Nie kasuję. Zobaczcie jakie mamy światełko piękne. Prawie 7, ale jeszcze ciemno. I co tam panowie? Co dzisiaj, jaki plan? Jaki plan? Podekscytowanie duże, bo pierwszy raz na tej wodzie. Obiecałeś nam ryby. Tak, jesteśmy w ogóle. I ryby muszą być. W Słubicach, także w zeszłym roku było dobrze. W tym roku jeszcze nie byliśmy, także mamy informację, że ryby są, chociaż bardzo wysoka woda. Ale zobaczymy. Jak planujecie łowić? Jakim dystansem dzisiaj chłopaki? Bo chłopaki będą łowić federem, tak? Tak, ale to wszystko zależy jeszcze od gruntowania, ale z twoich informacji to tak 20-25 metr. No blisko raczej, nie? Spróbujemy. Czyli blisko. Ja jestem przygotowany na wszystko dzisiaj, także to wiem, dobrze. Taki jest. Wszystko poza rybami. Wszystko poza rybami, dobra. A ty, Maciuś? My będziemy łowić tyczkami. Także zobaczymy, 13 metr i jedziemy. Odpowiedzialność za ryby to twoja sprawa. Czyli teraz tak, jak nie będzie ryb, to mówią, że to na mnie wszystko, ale możemy tam parę kanałów w okolicy odwiedzić, jakby co. Także może się uda sklecić jeden film z kilku, także... No dobra, my się rozkładamy, mieszamy. Spróbujemy koło 8 zacząć łowić. Na razie minus 2, także... Jest fajnie. Jest fajnie. Jest brakuje tylko śniegu, nie? Do całości. Tak. To było fajnie. Mamy mieszać. Każdy ma swój plan, także zobaczymy jak to wyjdzie na koniec. Wojtek, jaki tu masz plan na dziś? Chciałbym w większości łowić w płocie, nie? Chciałbym w płocie łowić. No tak jest, tak się uparłem. Dobra. A Kamil? Ja wszystko jem. Byle ryby były? Byle ryby były. A Maciej, jaki plan? Na jakie ryby? Najpierw spróbuję płocie, tak jak ostatnio były te ładne płocie, więc spróbujemy płocie. Jak będą płocie, to spróbujemy lecieć. No dobra, zobaczymy czy te ryby będą. Słuchajcie, ja mam plan dzisiaj. Turbo i Turbo Feather Black. Tamtego z kilogram. Kupaczki. Tego damy kupaczki. Glinę samowiążącą zrobiłem, którą podzielę na pierwsze nęcenie. Pierwsza poleci taka delikatniejsza, a drugą część dokleję betonitem i tam podamy towar, ale to jak się rozjaśni, postaram się wam pokazać. Tu masz Artura wiadro z grzybami. Mil kilka słów o wstępnym nęceniu na federa. Jak to dzisiaj planujesz? To zaczynamy tak. Tutaj mam czystą glinę przesianą, 6 kg, 3 paczki. Tutaj jest zanęta. A co to za glinę zrobiłeś? Wiążąco? Tak, tutaj jest dwie wiążące, jedna można powiedzieć takiej ziemi, ale tęgiej, czarnej, żeby przyciemnić to. Okej. Okay. I to tęgie raczej, nie? Tak, raczej tęgie. Dobra, a zanętę? Co byś tam upętał? A zanęta to prostsza, lecztowa mieszanka. Tutaj. Pokazać czy nie? No, możesz pokazać, nie ma problemu. Tak? Co tam? Tak.
to kilogram dosłownie odsypany Golden Dreama. I tylko z dodatków jest kokobesz, nic więcej. Prosto, okay, bez żadnego kombinacji. I teraz ten, szykuję towar do wstępnego nęcenia. To sobie zrobię i będziesz proporcje. Szklanką nęcił, tak? Tak, szklanką. Dobra. Jeden taki pojemnik zanęty. I damy cztery takie pojemniki. I to wszystko podam szklanką. Czyli bardzo ubogo. Bardzo ubogo. Tutaj pójdzie do strony z 50 Jokersa, z 50 Castera i z 50 martwej Pinki. I to pójdzie na początek. I to będzie doklejone jeszcze klejem. Okay, dobra. Żeby te mi wałeczki tam postały. A donęcanie to pewnie zobaczymy jak z rybami, nie? No w trakcie owienia to z tego co mi tu zostało sobie zrobię dwie proporcje. 1:1 i tak jak tutaj 1:4, nie? I w zależności czy te ryby będą chciały gryźć czy nie. No ale tam obiecane jest, że będą gryzły. Dlatego ta proporcja... Ja już nic nie obiecuję, bo co godzinę to nasze obietnice spadają. Także. Proporcja ta 1:1 jest tu wskazana. Jeśli tak te legendy się tu sprawdzą. Dobra, a Wojtek? Ja mam nęcenie wstępne podobne, jako że siedzę obok Kamila, mam troszkę inną zanętę, bo tutaj jest czarna G5, którą sobie przyszykowałem, właśnie będę sypał do tego glinę, bo to jest nęcenie wstępne. G5 wymieszana z turbo. Marcela, tak. Okej, okay, zobaczymy co to. Do tego też pójdzie robactwo. Tutaj zostawiłem jeszcze czystą zanętę, a to już będzie mieszanka. Że tak powiem do koszyka, nie? Dobra, i co, będziesz też nęcił szklanką na tak, dzień dobry? Tak, normalnie, na dzień dobry. Dobra. Siedzimy blisko siebie. Okej. Okay. A nasz mistrz Maciej? Co wymyślił? Glina, dwie wiążące, argila i czarna do ściemnienia. Ziemia zanęta pod leszczem 1:1. Czyli standardowo miks po polsku. Dokładnie. Dokładnie. A proporcje zrobimy 3:1. Rozumiem. 3:1, ale czego 3:1? 3 części ziemi, 1 część zanęty. Do jednej gliny. Nie gadamy, koniec. Maciej się spochował. Obraził się na nas. No dobra, no. Maciej, już może się wyluzować. Zamarzasz? No to wszystko, nic więcej nie, jest mi ciepło teraz. Nic więcej do powiedzenia nie masz? Nie, już wszystko powiedziałem. No dobra, poczekamy, żeby się rozjaśniło, bo na razie nas rozjaśnia lampa. Ale już jest bliżej jak dalej, także... Za chwilę będziemy nęcić. Postaramy się to nagrać. Słuchajcie, moje nęcenie. Mam tutaj dwie wiążące z jedną ziemią na dywan. Tego typu. Tego raz. Dwa. Tego 5 litrów. Zanęta też ciemna. Dam 1,5 miarki. Tego typu to wychodzi ciemne. Do tego śladowe ilości rybaków pójdą. Natomiast do kubka. Sama glina wiążąca, doklejona betonitem. Chcę, żeby to tęgie było. To postawić, żeby to postało z towarem. I tutaj na bogato dam trochę haczykowej, kasterów i jokersa. Mam nadzieję, że te ryby się zameldują. Także jeszcze chwila, będziemy nęcić. Zobaczymy co tam Kamil nam tutaj, zobaczcie co się dzieje. Dowód na to. Nie ma miękkiej gry. W jakich warunkach minus 2 jest cały czas. Mimo, że pod karawanem. Tak. Ja pod wodę przygotowałem 12 takich wałków. I to ze szklanki będzie nęcone, tak? Tak. Jest tutaj trochę towaru, widzę nie za bogato. Nie, i z takiej szklaneczki będzie posyłane na 25 lat. No dobra. Kołowrotek zamarz? No. Zobaczcie, kołowrotek nam zamarz. Żebyś nie urwał, nie? Co
to czekasz aż to spadnie, tak? I tak. Podrywasz. Ale tam jest troszkę krócej. Krócej? No kurczę, 2 sekundy opadę. Też jest co robić, nie? Jest, żeby go nacisnąć. Zastanawiam, który tam jest ten. Zupujcie jak go macie. Nie jest w stanie wydystać obrania, ale zacznij. No zobaczymy, mamy chwilę, to będziemy próbować, nie? Tak. Wojtek, też nęcisz? Tak. No chyba mniejszym takim widzę nęcisz, nie? Mniejszy, ale równie zgrabny. Dzisiaj mamy ogólnie trudne warunki, bo Kamilowi zdaje się coś przy kołowrotku lodem zachrzęściło. Ja się dzisiaj przygotowałem. Ja się dzisiaj przygotowałem tak, że jeden zestaw mam podobny w sumie konstrukcyjnie, tylko że jeden mam na plecionce, a drugi mam na żyłce. W razie czego, nie? Bo tak już. No może zamarzać. Minus 2 jest naprawdę tak, no już granica komfortu jak dla mnie łowienia. Ale w ciągu dnia ma być na plusie, także no, liczymy, że. Liczę na to, nie? Mam jeszcze jeden kij w zapasie Robinsona de facto. Aha. Ale generalnie będę się starał odławiać kolmikiem Next Adventure. Okay. 35 i 25 gram. Także no, służył mi wiernie w ostatnich sezonach. Właśnie o takiej porze zabieram te kije i. Tak no, trzeba mnie, brać to, co sprawdzone i to, co wytrzymałe. Bo tutaj sprawdza się jak najbardziej. Ja możemy się spodziewać dużych ryb. Także. Ja tym bardziej się będę cieszył, że jakaś większa ryba się odzie na finezyjny zestaw. No to naprawdę jest naprawdę cień. Nie? U mnie już cieni się nie da i chyba i cieni nie łowię. A słuchaj, zestaw byś nam pokazał? Jaki zestaw dzisiaj tu masz? Uszykowany? To też myślę, że zainteresuje wiele osób. Ja nie jestem tutaj specjalistą od Federa, ale chętnie zobaczę. Tutaj jeszcze mam założony ciężarek, żeby sobie po prostu zobaczyć, jakie mam warunki przy dnie. Aha. No to jest prosty zestaw, bardzo tak naprawdę. No, pokaż to na rynku. Mam po prostu slider, tak. Tutaj przyjdzie koszyk zamiast. Tak, tutaj przyjdzie koszyk zamiast tego. Dwa stoperki małe, skrętka, krótki odcinek. No i quick snap swivel, nie? Generalnie do zmiany przyponu, ja używam. Taka graweczka z jelitem, normalnie to po polsku. Gdyby było cieplej, tak. Gdyby było cieplej, to pewnie bym zdjął ten swivel, ale. No łatwiej się zmienia. Jeżeli jednak jest tak niekomfortowe warunki są jednak, to już to jakieś tam ułatwienie. Na pewno szybciej, nie, ręce tak. Są bardziej zdrabiałe, więc to. Nie, no naprawdę, zestaw jest banalnie prosty i ja lubię łowić prosto i staram się łowić jednym zestawem, który mi się sprawdza, bo. Czasami jak widzę, niektórzy cudują, a może tak. Ja już wolę mieć nawyk jednego zestawu, który mi się sprawdza i po prostu nim łowię, nie? No z doświadczenia wiem, że im prościej, tym skuteczniej, więc tak. też staramy się bardziej tutaj uprościć sobie niż utrudniać życie, no, bo za każdym razem jak. Bo później się to czka. No dobra, czekamy na pierwsze ryby. Sprawdzam, że coś kombinuję, to mi się to nie sprawdza po prostu. Jak wracam do tego, co umiem, no to jest dobrze. No i najważniejsze, powodzonka. Kamil jeszcze nęci, a później jak będą ryby, to przyjdę do ciebie. Mam nadzieję, że pokażesz nam zestaw. Nie ma problemu. Dobrze. Nęcisz jakąś mocną wędką, widzę, nie? Tak, to jest wędka do łowienia w plaży, może córka A do ilu to wyrzutu? 200 gram. A, czyli tak widzę, że
bez problemu ten koszyk sobie rzucasz, nie? Tak, do nęcenia w tym szklanku się idealnie nadaje. Dobra. Ciężki koszyk. Czekaj, Maciej. Dobra, idziemy do Macieja jeszcze. Maciej tu jakieś swoje miksturki. Niestety wody bardzo dużo, zobaczcie. W stosunku do zeszłego roku jest bardzo wysoko. No dobra. No. Coś się rozleciało uklejowo. Kilka się rozpadnie na płocie. To tam chyba nie za bogato widzę w tym dywanie. Mało robaków. A wszystko dojedziesz z kubka, tak? Maciej od tego roku łowi na sprzęcie MIDI, także testuję tutaj nową tyczkę. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na kanałowych rybach. Jak na razie mówi, że zadowolony, wędka dobrze wyważona. Lekka tak. Przede wszystkim w porównaniu tak. Ja, który wcześniej łowiłem. Wcześniejszy piłem sesja 5 godzin, sprawiała mi dość dużą dyskomfort, wręcz powiem. A tu jakoś to ładnie. Dobrze, teraz podamy kubek i zaczynamy łowić. Przestawić ci? Płoć czy leszcz? Leszcz. A, proszę. Kamil na Federa drugą rybę holujemy, na razie ci. Na ochotkę? Z pinką, kanapką. Z czerwoną pinką. A tu? Weź jak możesz. Na razie nie mogę. O, pan Okoń.
spokojnie. W dzisiejszej scenerii tylko śniegu brakowało, ale mamy i śnieg. Mało ryby się rozkręcają. O. Wszyscy zadowoleni. Cały czas w ciszę z braniami do nęce, takim małym orzeszkiem. Mocno sklejone. Ryba? O, ale to zadacza za tutaj. Masz ode mnie przykład? Tak. Ostrożnie, bo tam są 0,1. Będzie ładna ryba, Wojtuś. Wojtek też zaciął fajną rybę. Mi pokażę zestaw, na który dzisiaj wędkuję. Tak połóż na rękę, po kolei będzie widać. Na kołrodku plecianeczka. Federling własnej roboty. Koszyczek 20 gram. Stoperek. Od stopera do szybko złączki. Dziś to jest około 35 cm. No, takie dobre 35. Jest feder guma. Grubości 0,35. I przypon 60 cm na 0,10. Haczyk 18. No i zaczęły się brania, nie? Bo tak rano było bardzo słabo. No i można powiedzieć, że nic się nie zmieniło poza tym haczykiem, bo przynęte zakładam cały czas tą samą. Ale rozmiar haczyka tutaj miał chyba znaczenie i ilość podawanego towaru, tak jak tutaj żeś zasugerował, że one... Zauważyłem, że właśnie te ryby, ich nie ma, nagle poda się 3-4-5 jakichś takich tęgich kul z dużą ilością robactwa i nagle te ryby się pokazują. No i myślę, że to jakiś klucz, żeby dzisiaj te ryby odławiać, bo udało się też trochę z pogodą, bo przestał padać śnieg, zrobiło się koło zera, także już nie marznie, tak jak marzło. Tak już mi się wydaje, że to już nawet nie jest kwestia tych kul, wiesz co, bo patrz, ja to może tutaj, o, to będzie
dość fajne. Jak ja bogato teraz koszyczek nabijam i zaczęły mi się przez to brania. Taka kubka tutaj jest z Jokersa, hakówki Castera. Ja to wszystko ładuję do środka i taką mięsną porcję nim zapodaję. Bogato jak na tą porę roku, nie? Tak, bardzo bogato. To jest dość duża przecież porcja. Tak, i się pojawiły ryby, tak, których nie było, zmianie, nie? Jedna zmiana, czyli te ryby były gdzieś tam w pobliżu, ale potrzebowały takiego bodźca, żeby zaczęły brać. Trzeba było je tu zmusić, do tego akurat chciałem, no. No ale widzisz, dzięki temu, że są kombinacje, jest kilka osób, jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś szybkie wnioski i zacząć coś wędkować, nie? Tak, jeszcze coś uratować z tego dnia. Początek się nie zapowiadał, nie? Pewnie, że tam jak w grupie się łowi, to jest dużo plusów tego. Branie? Nie, to jeszcze naciągam. Plecionka ma to do siebie, że ją się dość długo naciąga. A, to musi się ustawić. Wszystkie brania przy naciąganiu miałem, bo to są fajnie w tym widoczne. Ile to trwało? Około 2-3 minuty. Tak. Teraz na złość pod kamerą nie jest to duża rybka chyba. A nie, chociaż teraz trzeba. No ale zobaczcie, jaka skuteczność, nie? Odczarowane łowisko. Tak. 5 minut. Tak. To jest branie, nie? Tak, co rzut branie. Pokaż go tu do kamery. Fajne, takie waleczne. Fajnie w dolną wargę. Nie ma szans, żeby się spięła taka ryba, jest tak zapięta. Takie branie, nie? Tak. Chyba leszczyk, wiesz? Krąb, no dlatego takie cyk-cyk. Jeszcze raz? No. Kamil oczywiście po lewej łoi mi tyłek, jak zazwyczaj, tym razem, ale nie dziwota. Ale Maciej też zaciął w końcu. Na kategoria wędkarza. Ale o właśnie, Maciek coś ładnie zaciął. Tak. Ja zauważyłem, że brania są naprawdę chimeryczne. No warunki też chwilę, trudne, tak, nie? Tak, no podciągam co chwilę zestaw, tak kontroluję, czy tam to w ogóle będzie działać na rybę. Jak na razie zaprocentowało. Aha. Udało się. Że... Udało TX-em się. Łowisz? Tak, to jest TX, no. I aha. Power feather. A, i plecioneczka. I plecioneczka. Dokładnie. Wkomponowało się. Jest pierwsza płoć u Macieja. Jest płoć? Tak. Pięknie. Systematycznie staram się tutaj działać tym zestawem i udało się już wyjąć parę ryb. Aczkolwiek... No bardzo trudno, nie? Co przymarzające... Przymarzające elementy zestawu, plecionka sztywna, strasznie plecionka. Zerwałem zestaw na żyłce. O, branie? Jest ryba, zobaczcie. Tak. Wojtek to ale jest prostu... człowiek orkiestra, rozmawia, łowi. Ale po prostu te brania są takie. No cholernie, cholernie trudne ta. Do rozkminienia. Ta. Jak się okazało, te ryby cały czas były. Tylko źle że... podawaliśmy temat, ta. Nie? Przyznam się, że musiałem się schować po prostu do auta na jakiś czas, bo było cholernie zimno. I na moment sobie mówiłem, odpuszczę, bo no, nie da rady. No, posiedziałem, pokminiłem, mówię za onęce i co najśmieszniejsze zamiczyłem, strasznie grubo, normalnie bym tak nie robił zimę. No, ale chyba specyfika kanału tego tak. Wymaga tutaj, nie? Że... Ale jak widać, zobaczcie. Ryby się pojawiły. Ja jestem cały skostniały, więc pojawiają się też na pewno błędy. Techniczne. Ale to nie o to chodzi, mamy grudzień. Tak, ale mamy rybkę. O właśnie, błędy techniczne, czyli nie trafiam pod wirakiem w rybę. Ale jest, tak? Tak.
Zestaw wycieniłem do haczyka numer 20. 20. Na pęczek ochotek. I żyłka bodajże była 008. A, okay. No pokaż tam ryby. Ale już coraz większe zaczynają wchodzić. O dziwo, powiem tak, że im większy leszcz, tym sobie walczy. Tak. Te mniejsze leszcze bardziej mi jakoś walczyły. Zobaczcie, co robi sąsiad. Tak. Była chwila ciszy i znowu. Około 3-4 minuty przerzuca zestaw, jak nie ma brania. Chyba lepszy, co? Albo taki waleczny, wiesz? Ale no, fajny opór. A powiedzcie jeszcze, jakim dystansem łowicie, bo tak... 25 zgodnie. 25 metrów razem odmierzony. Taki deszcz. I można tutaj zauważyć, haczyk jest dosłownie taki, nie? No, próbowałem inne haczyki, ale no nie chcę, nie? Tak. Nie pobiera po prostu. No to jest zacięte w tempo. Także... O, zobaczcie. O, i bardzo delikatnie wychodzą te. Tak, fajne ryby. Od razu uśmiech się pojawił, mimo tego mrozu, widzę, co? Co? Uśmiech się pojawił na twarzy, nie? Tak, ale rumieńca też chyba widać, nie? No. Tak. No, naprawdę trzeba się wkręcić. Ja niestety no, w większości łowię metodą. Więc te brania no, są diametralnie inne. No, metoda klasyk to jest kompletnie inna bajka. Tak. Także no, co mogę powiedzieć, no, trzeba się przestawić, tak, że łowię klasykiem i te brania takie i to już jest po braniu. Trzeba to po prostu wykorzystać, nie? W metodzie niejednokrotnie, no co, no wędruję po wędkę w ten sposób, bo za chwilę jej nie ma. Tak. Tutaj się to nie zdarzy, nie? No, nie. Tutaj możesz... Każde... Pokaż przelotki, jeszcze pokażemy, jak tak to wygląda. Tutaj do mnie daj. Sopelkami. Tak, znaczy dzisiaj... Leszcze z sopelkami. Dzisiaj tak, chciałem powiedzieć. Opanowałem nową technikę łowienia z sopelkami na szczytówce. I nie planowałem w ogóle łowić żyłką, ale mówię, nie zwiążę sobie tego nowego zestawu na żyłce, bo odstrzelił mi tak ten pierwszy wskutek skostniałych palców. I mówię, no nie zwiążę go teraz, no bo nie zwiążę, nie jest fizycznie to niemożliwe. Więc zmuszony jestem mówić jednak na plecionce, dzięki temu też lepiej widzę brania, ale po prostu ta plecionka jest tak skostniała, znodowa tak ciała na tym kołowrotku, tak jak moje ręce, że słychać po prostu jak trzeszczy, nie? Niesamowite. No dobra, no ale nie poddajemy się, walczymy, mamy jeszcze 2-3 godziny łowienia, także mamy nadzieję, że uda się odrobić straty. Oczywiście, że tak, do boju. W Bydgoszczy łowię. Dnia na Słubicach panowały ekstremalne warunki. Planowaliśmy dobrać się do płoci, które niestety nie chciały z nami współpracować. Trafiały się bardzo pojedyncze egzemplarze, ale nadrabiały za to leszcze, do których udało się dobrać po 2 godzinach i konsekwentnie odławiać do końca dnia.
dzisiaj. Optymalny spławik, 3-gramowa bombeczka. Zaczynając od tej strony, główne obciążenie. Później mamy sygnalizacyjną śrubcinę jedną, sygnalizacyjną śrubcinę drugą, sygnalizacyjna śrubcina trzecia, przypłon 30 cm i haczyk numer 20. Zestaw jest przegruntowany do tej pierwszej śrubcinki, tutaj dotąd, także praktycznie cały przypłon leży na dnie. No i dzisiaj się sprawdza, spory wiatr jest, więc sprawdza się, żeby ten zestaw był stacjonarnie położony, żeby to w ogóle nie przemieszczało się, nie falowało. Każde jakieś takie przemieszczanie się zestawu powoduje, że niestety nie ma tych brań. Musi być to bardzo stabilne, także no mimo stojącej wody łowimy spławikami 3 gramy, no ale ma to swój sens i zdaje dzisiaj egzamin, także no niestety pogoda nas nie rozpieszcza, spory mróz, ale i tak jeszcze walczymy, także parę rybek fajnych wyjechało, chłopaki też holują, zobaczcie. Sztuki, nie? Tak, to już tak jest. Co, brania są cały czas? Tak, ale zobacz, teraz jest taki dewo trochę większy. A, nie? Widzę, że na grubo. Tak, i teraz takiego ładnego zrobiłem. Tak, jakiś plus się mu przypomnę, nie zobaczyłem. Tu grubo? Konkretnie. To jest 10 ochotek. Wojtek nie odpuszcza, widzę. Bardzo fajnie się łowi. Do klasyka. To dużo ludzi właśnie chwali, nie? Że ta wędka się nadaje bardzo fajnie do klasyka. Także. To trochę się poprawiło, nie? No, już się wkręciły, to można, wiesz, siedzieć i pracować, nie? Nawet nie jest tak zimno, nie? Nie, już tak w ręce, nie? Ciacha, to wiadomo, ale... się wyselekcjonować trochę większe rybki, nie? Jak już trochę tego się nałowiło, to apetyt rośnie na większe. Już mam 10, ale jeszcze grot widzę,
podobne od 11. Zamrożony klaster. I to upycham wszystko w koszycie. I mięsny jeszcze leci. Zadowolony. Pozdrawiam wariaty z nadwody.